Witam w 502 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, w której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa profesora Andrzeja Zachariasza pod tytułem Istnienie i jego pojęcie. I klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji na trzy sposoby zawarte w opisie niniejszego materiału przez Bitcoin, PayPal i wpłaty bezpośrednie na konto bankowe przez przelew. Uwagi wstępne. Czy istnienie może być przedmiotem poznania teoretycznego? Pytanie to czyniłem przedmiotem namysłu już kilkakrotnie, choć z zasady na marginesie innych kwestii. Niemniej w ostatnim czasie poświęciłem temu pytaniu osobne rozważania. Ich rezultatem był referat wygłoszony na 10. Polskim Zjeździe Filozoficznym w Poznaniu w 2015 roku. Rozważania tam pomieszczone zostały jednak ograniczone wymogami obrad. Nie pozwoliło to na pełne, a w każdym razie wystarczające uzasadnienie formułowanych tez. Z tych też powodów pozwoliłem sobie powrócić raz jeszcze do postawionego pytania i zagadnienia te jeszcze raz rozważyć. Tym razem chcę nie tylko podkreślić wagę samego pytania, ale także zagadnienie to przedstawić w szerszym kontekście historycznym i wskazać na pozytywny wymiar proponowanego przeze mnie ujęcia. Nim podejmę próbę odpowiedzi na sformułowane na początku tego tekstu pytanie, wpierw należałoby rozważyć skąd samo pytanie. Jaka jest jego zasadność? Czyżby istnienie, tak jak każda inna rzeczywistość, nie mogło być przedmiotem poznania teoretycznego? Nie może być przedmiotem badań naukowych? Dlaczego istnienie nie mogłoby być przedmiotem namysłu filozoficznego? Pytania te wydają się poprzedzać bardziej podstawowa kwestia, a mianowicie czy istnienie może być w ogóle myślane jako przedmiot, a jeśli tak, to w jakim sensie? Na trudności związane z pojęciowym ujęciem istnienia zwrócił uwagę Immanuel Kant. Zauważył on, że istnienie nie jest oczywiście realnym orzeczeniem, to znaczy pojęciem czegoś, co może dołączyć się do pojęcia pewnej rzeczy. Jest ono jedynie uznaniem w istnieniu, position. W innym miejscu potwierdził ten pozapojęciowy faktyczny charakter istnienia, stwierdzając, że wyraża się on w tym, że myślę o jego przedmiocie jako bezwzględnie danym przez wyrażenie on jest. Istnienie zatem tak pojmowane nie daje się sprowadzić do żadnej rzeczywistości przedmiotowej i jako takie nie może być pojmowane jako określenie predykatywne, ani tym bardziej jako jakaś rzecz, jakiś byt, a więc nie może być przedmiotem jako, że nie jest rzeczą. Predykatem, ani niczym, co byłoby czymś, także przedmiotem namysłu. Problem jednak w tym, że mimo iż istnienie nie daje się sprowadzić do żadnej rzeczy, przedmiotu czy też bytu, to jest to pojęcie nie tylko potoczne, ale także, czy raczej zwłaszcza w filozofii powszechnie używane. Co więcej, jest ono także dosyć często przedmiotem namysłu filozoficznego. Jeśli jednak tak jest, to należałoby co najmniej wyjaśnić, dlaczego tak jest, a przede wszystkim dlaczego czynię je przedmiotem tych rozważań. Podejmując tę kwestię, zauważę, że samo pojęcie istnienia, tak jak każde inne, nie jest bynajmniej jednoznaczne. Funkcjonuje ono zarówno w różnych kontekstach znaczeniowych, jak i w różnych systemach myślowych, w tym także filozoficznych, nabierając tym samym sobie specyficznych znaczeń i wyrażając różne ujęcia rzeczywistości, zapewne także trudności, na które wskazał Kant, z istnieniem jako pojęciem odrębnym od istoty, choć konstytuującym dla myślenia bytu w klasycznej, czytaj tomistycznej metafizyce, a także teza o niepoznawalności rzeczy samej doprowadziły do porzucenia refleksji filozoficznej nad tym, co jest czymś, czyli bytem na rzecz namysłu nad ujmującymi go znaczeniami pojęć. Przedmiotem namysłu filozofii okazywała się być już nie rzeczywistość, ale wskazujące na nią środki przekazu informacji, czyli znaczenia. Filozofia okazała się być sztuką rozumienia, umiejętnością interpretacji terminów filozoficznych. Odpowiedzią na pytanie, jak pojęcia funkcjonują w języku jako formule filozoficznej komunikacji, co znaczą? Ten sposób myślenia w XX-wiecznej filozofii rozpoczęli twórcy koła wiedeńskiego, a ich idee kontynuowali przedstawiciele filozofii analitycznej. Odrębną drogę od tzw. logicznej filozofii języka, jako że odwołującą się do przeżycia i intuicji, choć także sprowadzającą się do rozumienia i interpretacji znaczeń, zaproponowali Wilhelm Dilthey i Martin Heidegger.
Propozycja ta była także kontynuowana w ramach hermeneutyki, czy też inaczej mówiąc była kultywowana jako filozofia hermeneutyczna. Można by powiedzieć, że filozofia co najmniej w swojej intencjonalności opuściła swoje dotychczasowe domostwo. W rzeczywistość byt na rzecz znaczeń jako sfery jej myślowego ujęcia. Moritz Schlick, twórca Koła Wiedeńskiego, jak pisze Leszek Kołakowski, uważał, że filozofia, jeśli ma prawomocnie istnieć, nie może aspirować do roli teoretycznego wyjaśniania, ale jest zachowaniem mającym na celu osiągnięcie jasności zadań naukowych. Przy tym Schlick wypowiedzi filozoficznych nie pojmuje jako twierdzeń teoretycznych, ale sprowadza je do poziomu faktyczności, widząc w nich zachowania prowadzące do jasności sądów. Również Ludwig Wittgenstein twierdził, że filozofia nie jest jedną z nauk, a celem filozofii jest logiczne rozjaśnianie myśli. Filozofia nie jest teorią, lecz działalnością. Podobnie także jak Schlick stwierdzał, że wynikiem filozofii nie są żadne tezy filozoficzne, lecz jasność tez. Dla rozważań nad istnieniem oznaczało to, że przedmiotem namysłu nie może być istnienie jako stan, ale co najwyżej znaczenie wyrażenia istnienie. Inaczej mówiąc, rozjaśnienie myśli, która kryje się pod pojęciem istnienie. Za znamienną dla sposobu myślenia tego czasu należy uznać zbieżność nie tylko w sposobie uprawiania filozofii, ale również w podejściu do kwestii istnienia, jaka zachodzi między filozofami spod znaku pozytywizmu logicznego, a odległą w swoich postawach filozofią hermeneutyczną Dilteja i Heideggera. Także przedstawiciele myślenia hermeneutycznego filozofowanie sprowadzali do rozumienia i interpretacji znaczeń i de facto eliminowali istnienie z namysłu filozofii. Tak więc Diltej konsekwentnie unika nawet pokrewnego istnieniu, a w każdym razie funkcjonującego w filozofii niemieckiej pojęcia bytu, das Sein, zastępując go pojęciem życia, das Leben. A Heidegger tradycyjnie funkcjonującemu pojęciu das Sein, byt, nadaje znaczenie bycia, które jest jednoznaczne z pojęciem życia, jako bycia w świecie, czy też bycia w życiu. Oznacza to, że filozofia ostatnich 200 lat faktycznie zrezygnowała z namysłu zarówno nad rzeczywistością, bytem, jak i nad istnieniem, jako momentem bytu, czy też, tak jak to pojęcie funkcjonuje w terminologii metafizyki tomistycznej, czynnikiem współkonstytuującym łącznie z istotą byt. Czym zatem jest istnienie? Czy jedynie momentem rzeczywistości bytu, czy też samą rzeczywistością? A może to byt? Sama rzeczywistość jest jedynie momentem istnienia? Jest to fundamentalne pytanie filozofii. Jeśli jednak tak jest, to czy oznacza to, że odpowiedź na pytanie, czy namysł filozoficzny nad istnieniem jest możliwy, czy winien sprowadzać się jedynie do analizy i rozjaśniania znaczeń związanych z tym pojęciem, czy wobec tego nie jest możliwa analiza istnienia w jego warstwie przedmiotowej, a więc jako pewnego aktu, stanu, bytu, czy wreszcie samej rzeczywistości? Już zatem choćby możliwość uzyskania tych ustaleń pozwala, jak sądzę, na uznanie za zasadne sformułowanego w tytule tego wystąpienia pytania. Parmenides, byt to on jako określoność ousia. Dość powszechnie przyjmuje się, że na istnienie jako podstawową kategorię myślenia filozoficznego wskazał Parmenides, wprowadzając do języka filozofii pojęcie bytu. Przy tym w języku polskim samo pojęcie bytu pojmuje się jako pochodne od słówka być. Na analogiczne skojarzenia daje się wskazać także w innych językach. Przykładowo w łacinie byłoby to pojęcie esse, być, w językach współczesnych, na przykład niemieckim sein, francuskim être, angielskim existence, to exist, to be, w rosyjskim być. Wszystkie te pojęcia pozostają w jakimś pokrewieństwie znaczeniowym do słów być, istnieć czy choćby żyć. Problem jednak w tym, że o ile w łacińskiej wersji językowej zasadne wydaje się być nawiązanie do ens jako słówka wychodzącego od esse, zwłaszcza w jego znaczeniach zmodyfikowanych tradycją filozofii chrześcijańskiej, to już takim nie jest w wypadku pojęcia bytu w filozofii języku starożytnej Grecji. Choć należy podkreślić, że tradycja filozofii chrześcijańskiej wpłynęła także na odczytanie znaczenia pojęć i interpretację myśli greckiej. W tym wypadku na odczytanie tej filozofii Parmenidesa znalazło to wyraz, co jednocześnie oznaczało potwierdzenie poprawności tego wywodu w łączeniu parmenidejskiego to on, czyli odpowiednika polskiego słowa coś, utożsamianego w filozoficznej terminologii języka polskiego z pojęciem bytu, ze słówkiem eidwaj,
Nai, czyli być czymś bądź eoti, jest czymś, nadając zarazem temu ostatniemu znaczenie istnienia. Oznaczało to tym samym nadanie parmenidejskiemu pojęciu bytu wymiaru egzystencjalnego w znaczeniu być bytem, to znaczy być, czyli istnieć. Prowadziło to do odczytania sformułowanych przez Parmenidesa test na temat bytu w ich wersji egzystencjalnej. Pierwszej, czyli tezy o tożsamości bytu z samym sobą w wersji byt jest i jest, że jest niemożliwe, aby nie istniał. W drugiej, czyli tezy o identyczności, czy też tożsamości tak pojętego bytu z myślą, a więc rozumiejąc ją jako potwierdzenie, że byt i myśl są z sobą identyczne. Choć dodam, że przy takim odczytaniu tych tez należałoby co najmniej zastanowić się, jak pogodzić ze sobą wynikające z nich konsekwencje. Zauważę bowiem, że jeśli przyjmiemy, że byt jest i jest niemożliwe, aby nie istniał, oraz za zasadną uznamy także tezę, że byt i myśl są ze sobą identyczne, a to wszystko to, co jest pomyślane, jest nie tylko bytem, ale winno istnieć. A zatem pomyślana chimera, postacie mityczne i baśniowe nie tylko są bytami, ale także jako byty powinny istnieć, czy też wręcz istnieją. Oczywiście, aby bronić tego poglądu, można odwoływać się do wybiegu myślowego, ale nie do rzetelnego argumentu merytorycznego, że wprawdzie postacie te nie istnieją realnie, ale istnieją jako myśli w głowie myślącego je. Choć jednocześnie, przytaczając ten argument, należałoby być świadomym, że przykładowo myśl, czy też nazwa Afrodyta, to jednak ani nierealna kobieta, ani także istniejąca bogini. To tylko myśl, nazwa, słowo, czy też wyraz. Te wprawdzie w tej wierze, w tej swej postaci są bytami, ale w tym ich określeniu bynajmniej nie chodzi o nie, ale o rzeczywistość, na którą wskazują. Ta jednak, o ile jest wytworem fantazji, z samego tego faktu nie może istnieć. W konsekwencji rozumowanie to prowadzi do myślowych kalamburów, jeśli nie wręcz do nonsensów. Takie rozumowanie, jak sądzę, nie może być poważnie traktowane jako uzasadnienie tak rozumianych tez. Oznacza to, że egzystencjalne i odczytanie parmenidejskiego pojęcia bytu, czyli pojmowanie bytu jako tego, co jest w znaczeniu istnieje, nie tylko nie znajduje uzasadnienia w racjonalnym rozumowaniu, ale także nie wydaje się znajdować potwierdzenia w myśli filozofa z Elei. Sądzę zatem, że dla Parmenidesa być bytem to być czymś. I w tym sensie w terminologii języków współczesnych i języka polskiego wszystko to, co jest czymś, właśnie jako coś, jest bytem. Inaczej mówiąc, w języku greckim to on to po prostu coś. Oznacza to, że greckie coś to on, w tym wypadku w polskim języku filozoficznym przybrało postać słowa byt. Tym razem eoti to on jest czymś, czy też eiwai to on być czymś. Oznacza, że każdy przedmiot realny, czy też pomyślany jest czymś. W potwierdzonej tradycją terminologii polskiej jest bytem. Nie oznacza to jednak, że wszystko, co jest pomyślane, a może być pomyślane tylko jako coś, jest czy też istnieje. W tym sensie bytem jest zarówno człowiek, Bóg, chrześcijan, czy też inny Bóg, jak i bogowie, niezależnie od tego, czy poszczególnym z wymienionych przysługuje istnienie. W związku z tym pojawia się pytanie, jak należałoby rozumieć tezy sformułowane przez Parmenidesa? To zarówno tezę o identyczności bytu z samym sobą, jak i tezę o tożsamości bytu i myśli. Aby uniknąć ewentualnych niejasności znaczeniowych, pozwolę sobie nadać tezom Parmenidesa wersję słownie nieco rozszerzoną. Pierwsza z tez daje się ująć w sformułowaniu coś to on zawsze jest czymś. I jako takie nie może nie być czymś, nie może być niczym. Teza druga, czyli teza o tożsamości, czy też identyczności bytu i myśli, daje się wyrazić w zdaniu wszystko, co może być, czy też jest pomyślane. Może być pomyślane jedynie jako coś i nie jest możliwe pomyślenie czegokolwiek, co nie byłoby czymś. Oznacza to, że słówko einai, czy też eoti, to należy rozumieć nie jako jest w znaczeniu pojęcia wyrażającego istnienie, ale jako łącznik między podmiotem a orzeczeniem, orzecznikiem w zdaniu. Inaczej mówiąc, użycie słówka jest w zdaniu A jest P bynajmniej nie oznacza istnienia, ani nie orzeka, że A istnieje. Wskazuje jedynie, że A jest P, czyli na przykład stwierdza, że Labot jest postacią literacką.
Należałoby jednocześnie podkreślić, że na ten aspekt wypowiedzi nie tylko w myśli Parmenidesa, ale w całej greckiej filozofii antycznej, a zwłaszcza na znaczenia i funkcje słówek einai czy też eoti, być jest są i ich funkcję predykatywną, a zarazem prawdziwościową, a nie egzystencjalną, zwrócili uwagę znawcy starożytnej Greki i filozofowie języka Charles Kahn w związku z tym stwierdza, przede wszystkim kwestie istnienia nigdy nie grają centralnej roli w filozofii starożytnej, jak to ma miejsce w myśli nowożytnej od czasów Descartesa. Ważne badania Vlastosa i Owena ostrzegły nas przed traktowaniem ontologicznych dociekań Platona i Arystotelesa tak jakby koncentrowały się na zagadnieniu istnienia. Jak stwierdzał Ernst Tugendhat, Arystoteles, jak powszechnie wiadomo, nie posługiwał się pojęciem istnienia. W swoich rozważaniach orientuje się na słówko jest, jako łącznik w zdaniu typu to S jest P. Podobnie jak Parmenides, również Platon byt pojmuje przez jego określoność i trwanie w tym określeniu, a więc jako coś, a nie jako jest. Czy też inaczej mówiąc, przez istnienie. Platon za byt uznaje to, czemu przysługuje pełne określenie, to znaczy takie, które w swojej formule nie podlega zmianom, pozostając w stanie jej niezmienności. Byt bytem to nie tyle istnieć, być bytem to nie tyle istnieć, ile być tym, czym coś jest. Temu określeniu odpowiada platońskie pojęcie idei, które tenże uznaje za byt w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie pozwala mu to jednocześnie uznać za odpowiadające w pełni temu pojęciu przedmiotów świata empirycznego, czy też inaczej mówiąc świata materialnego. Uznaje je za tworzące rzeczywistość pośrednią między bytem a niebytem, a więc co najwyżej za rzeczywistość partycypującą w bycie, czyli w rzeczywistości idei. Przeciwieństwem dla bytu Platona nie jest zatem niebyt jako to, co nie istnieje, ale to niebyt jako brak określoności. W sofiście o niebycie Platon pisze: to neonta eto neon, co należałoby przełożyć na to, co nie jest czymkolwiek i nie jest czymś. To niebyt to po prostu nieokreśloność, ale nie nieistnienie. Podkreślę, że to ostatnie pojęcie, tak jak i pojęcie istnienia, nie funkcjonuje w myśli filozofa z Aten. Platon inaczej jednak niż Parmenides rozwiązuje kwestię niebytu. O ile filozof z Elei nie dopuszczał pomyślenia niebytu, jako że wszystko, co myślimy, myślimy jako coś, a więc jako byt, to Platon, akceptując parmenidejskie pojęcie bytu dla świata, idei, jako określenia samookreślenie, nie rezerwuje tylko dla tego, co daje się pomyśleć, to jest bytu idealnego, czy też myślanego, mentalnego, ale dopuszcza je także w świecie empirycznym, materialnym. Ten bowiem, o ile jest określony, jest czymś, czyli bytem. A zatem, jak wcześniej stwierdziłem, świat empiryczny partycypuje w bycie, czyli w jego określoności, jaką są idee. Tym samym świat empiryczny jest dla Platona złożeniem określoności bytu i jej braku, czy raczej nieokreśloności, to on eto neon. Stąd też może on stwierdzić, że świat jest pełen zarówno tego, co daje się określić, jak i tego, co nie daje się określić. Już wcześniej przywołałem myśl Tugendhata, w której tenże stwierdzał, że Arystoteles nie posługiwał się pojęciem istnienia. Etienne Gilson natomiast pisze: otóż dla Arystotelesa istnieją niewątpliwie tylko substancje, ale też istnienie sprowadza się jego zdaniem jedynie do faktu bycia substancją. Być oznacza dla niego przede wszystkim być czymś, w szczególności zaś i w pełniejszym znaczeniu oznacza to być jedną z tych rzeczy, które dzięki swej formie same z siebie zawierają rację dostateczną tego, czym są. Przy czym użyte w tym cytacie pojęcia istnienia pełni tutaj funkcję łącznika i oznacza, że to, co jest bytem, każdorazowo jest pewną określonością, czyli substancją. Tym samym Gilson wypowiedzią tą antycypował stanowisko Tugendhata, że dla Arystotelesa istnienie nie jest problemem filozoficznym, a użycie tego pojęcia jest jedynie łącznikiem wskazującym na fakt bycia czymś, w tym wypadku bycia substancją. W każdym razie Arystoteles, podobnie jak Parmenides i Platon, to co w polskim języku filozoficznym określamy jako byt, definiuje nie przez bycie, istnienie, einai czy też eoti, ale przez określoność, formę, którą wyraża właśnie pojęciem to on lub też ousia, być czymś.
Uogólniając dotychczasowe uwagi, należałoby stwierdzić, że filozofowie starożytnej Grecji byli wyznawcami substancjalnego, to znaczy definiującego się poprzez określoność przez słowo coś, a nie egzystencjalnego, wyrażanego przez słówko być ujęcia bytu. Pozwalają one nam także przyjąć, że filozofia starożytnych Greków hołdowała zasadzie, że być bytem to być czymś. Przy tym podkreślę, aby wyeliminować wszelkie dwuznaczności, jakie mogą pojawić się w związku ze słowem być, że słówko być nie oznacza tu istnienia, a jedynie występuje w roli łącznika. Oznacza to tym samym, że słowo byt i słowo coś są sobie równoznaczne, są to wyrazy synonimiczne. Święty Tomasz z Akwinu. Byt ens jako złożenie istoty essentia i istnienia esse. Pojmowanie bytu przez określoność, a więc jako coś, to on, uległo jednak zmianie. Nastąpiło to wraz ze zmianami cywilizacyjnymi, jakie dokonały się w kulturach basenu Morza Śródziemnego, choć przede wszystkim w kulturze myślenia filozoficznego. Zmiana dokonała się nie tylko za sprawą spotkania się kultur Grecji i Rzymu, ale przede wszystkim kultur Bliskiego Wschodu z kulturą Grecji. Przy tym należałoby podkreślić, że dokonało się to nie tylko w drodze wzajemnych wpływów i przekształceń językowych, ale przede wszystkim spotkania filozofii greckiej z kulturą religijną Wschodu, judaizmem i islamem. W wypadku filozofii, a w szczególności rozumienia pojęcia bytu, dokonało się to za sprawą połączenia greckiego, jego rozumienia jako określoności z ideą istnienia zaczerpniętą z judaizmu. Zauważę zatem, że dla Greków istnienie świata, a więc i bytu, w pewnym sensie było oczywiste i nie podlegające kwestionowaniu. Świat choćby jako materiał do budowy istniał zawsze i zawsze będzie istniał. Nawet bogowie greccy nie stwarzali świata z niczego, ale formowali go z pramaterii. Przykładem może być demiurg Platona. Natomiast dla ludów Bliskiego Wschodu istnienie świata, przynajmniej w przekazie religijnym, nie tylko nie było oczywiste, ale co więcej, ludzie tych kultur uważali, że do zaistnienia świata potrzebna była, jest istota wszechmocna, czyli Bóg. Wyobrażali sobie zatem sytuację, w której nie było nic, ale w każdym razie nie było świata. Choć byli bogowie, czy też Bóg, te dwie tradycje pojmowania tego, co jest czymś, spotkały się w filozofii czasów islamu i chrześcijaństwa w pojęciu bytu. Dokonało się to oczywiście nie w sposób nagły i jednorazowy, ale było rezultatem przenikania się tych dwóch różnych, a nawet przeciwstawnych sposobów myślenia. Połączenie to w myśli chrześcijańskiej znalazło wyraz w filozofii świętego Tomasza z Akwinu. W jego pojęciu bytu ens jako złożenia istoty essentia i istnienia esse. Niemniej proces ten dokonywał się przez kilka stuleci, nie bez udziału na tej drodze filozofów kultury łacińskiej oraz myśli arabskiej. Niewątpliwie znacząca rola w tym procesie przypada filozofii świętego Augustyna. To właśnie w myśli tego filozofa w kulturze chrześcijańskiej dokonała się pierwsza próba połączenia greckiego pojęcia bytu, to on, onto, jako określoności ousia, z greckim pojęciem istnienia esse. Przy tym należałoby zauważyć, iż filozofia świętego Augustyna, a więc i pojęcia bytu tego filozofa, osadzone było w myśli Plotyna. Myśliciel ten, podobnie jak Platon, reprezentował, używając pojęć współczesnego języka, stanowisko substancjalistyczne, esencjonalistyczne, w rozumieniu bytu. Stąd też trudno byłoby w tym wypadku mówić o wyróżnieniu istnienia jako odrębnej kategorii pojęciowej, jak i realnej, od bytu jako określoności pewnego coś, to on, on to, czy też substancji ousia. Pozwala to stwierdzić, że filozofia Plotyna w ujęciu bytu nie wykracza poza substancjalne rozwiązania, jakie proponował Platon i jego poprzednicy. Choć myśl świętego Augustyna jest głęboko osadzona w filozofii Plotyna, to jednak na kształt formułowanych rozwiązań, a w tym wypadku Boga, pierwszeństwo przyznaje Biblii. Nie sposób zatem wykluczyć, że inspiracją dla świętego Augustyna w kwestii istnienia były słowa Jahwe, skierowane do Mojżesza z goryjącego krzewu. Jestem, który jestem. Echie, Asher, Echie. I tak powiesz synom Izraela. Jestem, Echie. Posłał mnie do was, Księga Wyjścia. W tym sformułowaniu pojawia się nie tylko pojęcie istnienia, ale i problem istnienia jako sposobu bycia Boga Jahwe. Inaczej mówiąc, użycie słowa jest, jestem, jest bezpośrednim wskazaniem na istnienie. Użycie pojęcia istnienie znajduje zresztą potwierdzenie w wyznaniach świętego Augustyna. Pisze tam o Bogu: nie miałeś niczego w ręku, żeby się posłużyć do kształtowania nieba i ziemi. Skąd wziąłbyś materię, której nie stworzyłeś, a z której mógłbyś coś zrobić? Cóż bowiem jest, jeśli ty nie jesteś?
W innym miejscu stwierdzi, a więc to ty, Panie, uczyniłeś niebo i ziemię, ty, który jesteś, bo i one są. W tym wypadku słówka jest, jak i jesteś, nie pełnią już funkcji łącznika, spójnika zdaniowego, ani funkcji funktora nazwotwórczego, ale wskazują na egzystencję, na Boga jako istnienie. Wyeksponowanie istnienia jako odrębnego przedmiotu refleksji filozoficznej i odrębnej kategorii filozoficznej jest jednak dziełem i zasługą świętego Tomasza z Akwinu. Choć należałoby jednocześnie stwierdzić, że dokonało się to nie bez udziału filozofów arabskich czasów średniowiecza. Dodam, że filozofowie arabscy w kwestii istnienia, podobnie jak święty Augustyn, w swoich rozwiązaniach inspirowali się także świętymi księgami wyznawanej religii, a więc także Biblią oraz objawieniem proroka Mahometa, czyli Koranem. Choć w tym wypadku filozofi ficznych podstaw dla swojej myśli poszukiwali nie u Platona czy też Plotyna, ale w filozofii Arystotelesa. Znacząca rola przypada tu Al-Farabiemu, który w świecie islamu uchodzi za nauczyciela i drugiego twórcę filozofii arabskiej. Za pierwszego, co należy uznać za znamienne w tym kontekście, uchodzi bowiem sam Arystoteles. Akceptując ustalenia filozofa ze Stagiry w kwestii pojmowania bytu jako czegoś, nie znajduje jednak w samej określoności bytu wyjaśnienia jego istnienia. Zapewne inspirowany religijną ideą stworzenia świata przez Boga przyjmuje on, iż pierwszy byt jest przyczyną istnienia wszystkich innych bytów. I dalej pisze, jest absolutnie niemożliwe, aby było jakieś istnienie podobne do jego istnienia, ani też istnienie podobne stopniem do jego istnienia, które by mogło do niego należeć lub go uzupełniać. Tym samym uważał on, że wszystkie inne byty jako określone są ograniczone, a także ich istnienie nie może być doskonałe, a więc i samoistne. Zatem tak zwany byt pierwszy, Bóg, w całym istnieniu nie ma sobie bytu równego. Antycypował on przy tym, że w pewnym sensie rozumowanie Kanta, że ani z samych rzeczy, ani tym bardziej z pojęć rzeczy nie wynika jej realność. Oznaczało to, że świat rzeczy, czyli byty jako coś określane poprzez substancję, istotę, jako takie ograniczone same przez siebie, nie generują swego istnienia. Świat jako wielość bytów określonych, a więc i ograniczonych, sam jest bytem określonym, a więc i przypadkowym, a nie koniecznym. Jako taki nie może być także przyczyną swojego własnego istnienia. Istnienie zatem niepochodzące od samych rzeczy musi, jak sądził, być dołączone z zewnątrz. Do jego zaistnienia potrzebna była siła zewnętrzna, czyli akt stworzenia przez Boga. Bóg zatem mocą swej woli dodał istnienie do rzeczy. Istnienie rzeczy zatem nie jest momentem koniecznym, ale jedynie przypadkowym. Bóg mógł dać światu istnienie, ale nie musiał. Ideę Al-Farabiego podjął Avicenna, kontynuował je także Al-Ghazali. Filozof ten w istnieniu wyróżniał dwa jego rodzaje, to, które należy do bytu dzięki swej własnej istocie oraz to, które należy do bytu z racji innego bytu. Pierwsze z nich określił jako przypadłościowe, drugie jako prawdziwe i utożsamiał je z Bogiem. Idea ta została także, łącznie z terminologią dotyczącą pojmowania modalności samego istnienia, przejęta przez świętego Tomasza z Akwinu. Filozof ten, nawiązując do substancji ousia Arystotelesa i sprowadzając te do istoty essentia, wprowadza do ujęcia bytu ens istnienie esse. Tym samym byt okazywał się być złożeniem dwóch czynników, a zarazem miał nie tylko wymiar esencjalny, ale także egzystencjalny. Przy tym oba, inaczej niż Al-Farabi i Avicenna, uznaje za konstytutywne, a więc i konieczne dla wyjaśnienia tego, czym jest byt. Choć należałoby dodać, że rozróżnienie tych dwóch czynników wiązało się z ustaleniem ich wzajemnej hierarchii, a więc odpowiedzią, który z nich jest pierwszy i podstawowy, określający, a który wtórny i określany. W samym myśleniu tomistycznym kwestia ta bynajmniej nie była jednoznacznie pojmowana. Przez wiele wieków wzmocniony stanowiskiem Francesco Suareza, cieszącego się autorytetem w kręgach filozofów katolickich czasów nowożytnych, dominował pogląd przyznający pierwszeństwo istocie przed istnieniem. Wiek XX za sprawą Jacques'a Maritaina oraz polskiego filozofa Mieczysława Alberta Krąpca przyniósł w pojmowaniu bytu, a tym samym relacji między istotą a istnieniem swoisty przewrót kopernikański. Filozofowie ci, a zwłaszcza Krąpiec, sformułował pogląd, zgodnie z którym uznawał on pierwszeństwo istnienia przed istotą. Pisze on w związku z tym, samo pochodzenie wyrazu byt od być wskazuje na pierwszeństwo egzystencjalnej strony bytu.
tak w naszym poznaniu, jak i w samym bycie. Rozum bowiem o tyle coś poznaje, o ile to coś istnieje, a o ile jest w akcie. Należałoby w związku z tym podkreślić, że zaprezentowany w przytoczonym cytacie sposób myślenia nie znajduje wprawdzie potwierdzenia w parmenidejskim, ani tym bardziej arystotelesowskim rozumieniu bytu to on. Ale właśnie w świętym tego Tomasza z Akwinu rozumienia bytu jako ens. Niemniej określenie bytu przez istnienie napotyka właśnie na daleko idące trudności, a przy zaproponowanym jego rozumieniu w wypadku prób jego ujęcia pojęciowego być może nawet na trudności nie do usunięcia. Zauważa to zresztą sam Krąpiec, pisząc: zresztą nie ma żadnej nauki w czysto egzystencjalnym aspekcie. Istnienie bowiem można przeżyć, można je dostrzec, ale przeżycia istnienia nie można nikomu przekazać. Wszelkie przekazywanie intelektualnego przeżycia, komunikacja dokonuje się już za pomocą umownych znaków, a te symbolizują i wiążą się z pojęciami. Metafizyka musiałaby zrezygnować zupełnie z komunikatywności, gdyby nie posługiwała się pojęciem rzeczy. Krótko mówiąc, istnienie, tak jak ono jest tu rozumiane, sytuuje się poza dyskursem. Wynika to także i z tego, że istnienie pojęte poza istotą i odróżnione od istoty, a więc od wszelkiej określoności, nie daje się niejako z samej definicji także do niej sprowadzić. Oznacza to, że odwołując się w pojęciu bytu do rozróżnienia istoty i istnienia, nie sposób istnienia pojmować w porządku bytów świata realnego, jako czegoś, czyli jako określonego bytu. Musiałby bowiem być to byt, którego istotą byłoby istnienie, a więc byt pozostający poza wszelkim określeniem. O tak rozumianym bycie można by co najwyżej powiedzieć, jak zauważa Krąpiec, że byt jest bytem. Choć należałoby dodać, że byt taki byłby wewnętrznie sprzeczny, jako że byt, którego istotą jest istnienie, choć w analizowanym tu rozumieniu istnienie nie jest czymkolwiek, nie może być pojmowany jako byt, czyli jako coś. Inaczej mówiąc, byt będąc istnieniem jest niczym. Rozwiązaniem w porządku świata realnego, bytów realnych, mogłoby być przypisane, czy też utożsamienie istoty z istnieniem. Samej istocie istnienia. Oznaczałoby to jednak faktyczne zniesienie postulowanej przez świętego Tomasza z Akwinu różnicy między nimi, czyli utożsamienie istnienia z samym bytem. Niemniej takie rozwiązanie w wypadku filozofii o proweniencji religijnej, czyli przypisanie istnienia każdemu bytowi, rodziło trudności, nie tylko natury teoretycznej, ale także teologicznej. Czyniło ono bowiem zbytecznym odwoływanie się do szczególnego rodzaju bytu, wyłączonego z porządku tzw. bytów naturalnych, którego istotą byłoby istnienie, czyli Boga Absolutu, i opowiedzeniem się za rozwiązaniem o charakterze materialistycznym. Aby uniknąć niebezpieczeństwa materializmu, neotomiści rezygnują z takiego rozwiązania. Jednocześnie jako teolodzy stanęli oni przed koniecznością sformułowania rozwiązania inspirowanego i zgodnego z wiarą religijną oraz w miarę możliwości spełniającego reguły myślenia teoretycznego. Konsekwencją tych zabiegów była konstrukcja teoretyczna, w której jedynie realnie i koniecznie istnienie zostaje przypisane bytowi, pozostającemu wprawdzie poza doświadczeniem, choć w porządku działań kulturowych człowieka jest przedmiotem wiary religijnej. Co więcej, byt ten okazuje się być uzasadnieniem bytów dostępnych w doświadczeniu potocznym, jak i teoretycznym. Neotomiści istnienie utożsamiają zatem z Bogiem, absolutem, czy też raczej z Boga istnieniem. Oznaczało to uznanie Boga za byt konieczny, to znaczy taki, któremu istnienie przysługuje z istoty, i jednocześnie uznanie wszystkich pozostałych form określoności za tak zwane byty przypadkowe, przygodne, czyli byty niepełne, ułomne, jako że pozbawione z ich tak zwanej istoty istnienia. Byty te prezentują się człowiekowi jako istniejące realne, jedynie na zasadzie udzielanego im przez Boga aktu istnienia, czyli podtrzymywania ich w istnieniu wolą Boga. Istnienie zatem na zasadzie tak zwanej partycypacji, koncepcja Zofii Zdybińskiej, zostaje tutaj niejako dołączone do właściwej im, to znaczy istniejącym przedmiotom określoności. Pomijając jednak ewentualne arbitralne założenia, choćby samo rozróżnienie na istotę istnienie, a także niekonsekwencje, należałoby stwierdzić, że istnienie
W filozofii europejskiej jako w pełni autonomiczna i uzasadniona kategoria teoretyczna pojawiła się dopiero w filozofii świętego Tomasza z Akwinu. Można by tu co najwyżej dodać, że uzasadnienie to zachowuje swój walor w obrębie zasad prawomocności, racjonalności ówczesnego myślenia filozoficznego. Niemniej poza akcydentalnymi przypadkami, do jakich należałoby zaliczyć zasadę René Descartesa cogito ergo sum, nie było ono przedmiotem wzmożonej refleksji w filozofii nowożytnej. Myśl nowożytna już w filozofii Descartesa, później Benedykta Spinozy i Gottfrieda Leibniza odpowiedziała się za rozwiązaniem substancjalnym. Znalazło to wyraz w utożsamianiu substancji z koniecznym i samoistnym sposobem bytowania, istnienia, a więc uznania ducha bądź też materii Descartes, bądź też abstrakcyjnie pojętej substancji Spinoza czy też monad Leibniz za byty istniejące same z siebie per se. Kant istnienie usytuował wręcz poza obrębem poznania dyskursywnego. I choć jeśli chodzi o samą możliwość ujęcia pojęciowego istnienia, nie odbiegało ono od stanowiska świętego Tomasza z Akwinu, to jednak już poprzez sam fakt wprowadzenia pojęcia rzeczy samej w sobie, noumenu, i ograniczenia poznawalności do sfery fenomenalnej rzeczywistości czynił z istnienia kategorię pozostającą poza uzasadnioną refleksją naukową. O tyle też ideę Immanuela Kanta na temat istnienia należałoby uznać za regres wobec stanowiska filozofów arabskich i świętego Tomasza z Akwinu. Było to potwierdzenie parmenidejsko-platońsko-arystotelesowskiej, a także nowożytnej, esencjalistycznej, spinozjańsko-leibnizjańskiej wersji refleksji nad bytem. Temu sposobowi myślenia hołdował także suarezowski neotomizm, jak i odrodzona w drugiej połowie wieku XIX neoscholastyka. W ramach tego nurtu w wieku XX, zwłaszcza w jego drugiej połowie, pojawił się tak zwany neotomizm egzystencjalny, prezentowany na Zachodzie przez wspomnianych już Maritaina, Gilsona, a w Polsce przez Krąbca i Zdybicką. Martin Heidegger, a bycie jako życie. Problem istnienia w filozofii nabrał nowego wymiaru wraz z pojawieniem się w myśli Martina Heideggera, a dokładnie wraz z jego dziełem Sein und Zeit, heideggerowskie pojęcie Dasein, które w jego filozofii najczęściej utożsamiane jest z byciem, sein pojęciem utworzonym od bezokolicznika być, w znaczeniu żyć, bytować, egzystować, zmieniało dotychczasowe sensy tego, co należałoby określić pojęciem tzw. ontologii fundamentalnej, czy też klasycznej metafizyki. Pojęcie to najczęściej utożsamiano, zwłaszcza poza językiem niemieckim, interpretując je w duchu metafizyki. Miało to także miejsce w języku polskim, z pojęciem istnienia. W tym ostatnim użyciu pojęciu temu nadawano charakter pojęcia ogólnego, utożsamiając je analogicznie do pojęcia bytu jako bytu, bytem w ogóle, z pojęciem istnienia. Do takiego rozumienia tego pojęcia skłaniała zapewne pisownia słówka sein, pisanego dużą literą, z rodzajnikiem, a więc jako das sein. Jak i dotychczasowa tradycja tłumaczenia das sein jako odpowiednika rzeczownika byt. Za tym rozumieniem miała przemawiać także okoliczność, że w późnych swoich publikacjach Heidegger wprowadził pojęcie sein, co niektórzy interpretatorzy odczytali jako potwierdzenie otwarcia filozofa na kwestię czystego, uwolnionego od związków z jakimkolwiek bytem istnienia sein. Uważa w związku z tym, że mimo niejednoznaczności terminologii i wypowiedzi filozofa z Fryburga, zwłaszcza w jej przykładach, trudno byłoby, jak sądzę, dowodzić, że dysponował on metafizyczną kategorią istnienia czystego, czy też istnienia w ogóle. Trudno byłoby za argument na rzecz tego stanowiska uznać zmianę w pisowni słowa das sein na das sein, litery i na y, które notabene są tak samo czytane. Jednocześnie należałoby podkreślić, że mimo iż pyta on o sens bycia das den Sinn vom Sein, to jednak do bycia Sein nie odnosi do bytu w ogóle, bytu jako bytu, ale nie także do istnienia czystego, ale to bycie odnosi do tego, co jest bytujące, das Seiende, a więc do konkretnego bytu. Pisze Sein ist jeweils, das Sein eines Seienden. Wyjaśnienie tej kwestii uznaje on na tyle ważne,
iż winno być ono rozważane w pierwszej kolejności, a wszelka ontologia winna to rozjaśnienie traktować jako swoje fundamentalne zdanie. Przy tym, mimo że Heidegger nie nawiązuje do terminologii świętego Tomasza z Akwinu, a więc pojęć istoty istnienia, ani do tak zwanej realnej, między nimi różnicy, to jednak rozróżnienie na to, co jest bytujące, das Seiende, i bycie das Sein jest możliwe na zasadzie zachodzącej między nimi różnicy, którą określa pojęciem tzw. różnicy ontologicznej. Analogicznie więc, jak w tomizmie, istnienie i istota to dwa różne momenty bytu. U Heideggera bycie nie jest tu tożsame z bytem. Pisze on, bycie rzeczywiście nie może być pojmowane jako byt. I dalej, bycie jest czymś innym od bytu. Jest to powtórzenie, choć w zmodyfikowanej wersji, tezy świętego Tomasza z Akwinu, zgodnie z którą między istotą a istnieniem zachodzi realna różnica. Co oznacza, że istnienia nie da się sprowadzić do istoty, a istoty do istnienia. Czym zatem jest bycie, das Sein? Martin Heidegger, próbując odpowiedzieć na to pytanie, pozostaje w sytuacji teoretycznie nie tylko trudnej, ale wręcz nierozwiązywalnej. Nie może bowiem sprowadzić bycia do bytu i tym samym nie może udzielić odpowiedzi przez odwołanie się do istoty i tzw. esencjaliów. W tej sytuacji formułuje koncepcję egzystencjaliów. Te ostatnie mają wyrażać bycie przez jego zapośredniczenie, jakie dokonuje się w odniesieniu się bytu, którym jest das Dasein, do swojego własnego bycia. Egzystencjalia są tym, przez które wyraża się bycie jestestwa przytomnego, das Dasein, a faktycznie człowieka, czyli jego egzystencjalia. Pierwszym, a zarazem podstawowym z nich to bycie w świecie, das in der Welt sein. Inaczej mówiąc, bycie człowieka w świecie. To świat wyznacza horyzont bycia, czy też właściwie współbycia jestestwa przytomnego, das Dasein, i innych bytów, das Seiende. To wśród nich swoje miejsce znajduje jestestwo, byt szczególny, jakim jest das Dasein, czyli byt, który w swoim byciu odnosi się do bycia własnego jestestwa. Za szczególny wymiar tego bycia w świecie w wypadku jestestwa ludzkiego Heidegger wydaje się uznawać bycie wobec czasu, inaczej mówiąc, bycie w horyzoncie czasu. Czas wyznacza horyzont bycia człowieka w jego przemijaniu, jest perspektywą indywidualnego życia ludzkiego losu i perspektywą jego bycia wobec historii, bycia historycznego. Oczywiście pozostaje problem bycia bytów poza jestestwem jako egzystencja, czyli bycie bytu spotykanego w otoczeniu jestestwa. Otoczenie jestestwa to rzeczywistość tego świata, a więc rzeczy, zwierzęta, znaki. Bycie przedmiotów, rzeczy tego świata, jak sądził Heidegger, zawsze prezentuje się przez egzystencjalia, a więc odniesienie bytu przytomnego jestestwa do własnego bycia. Inaczej mówiąc, bycie wszystkiego, co jest poza jestestwem, jest zawsze w swym byciu dla jestestwa zapośredniczone przez jego bycie w świecie, w jego zatroskaniu o własne bycie w świecie. W tej też perspektywie człowiek bycie świata i rzeczy i zwierząt pojmuje jako środek bycia własnego, jako narzędzia bycia w świecie. Pisał: Wir nehmen das in Besorgen gegen den Seiende das Zeug. A tym samym bycie innych bytów jest tylko o tyle możliwe do ujęcia, o ile jest zapośredniczone w podmiotowości jestestwa, a więc człowieka, a tym samym bycie tego, co jest, podlega subiektywizacji, czy też wręcz antropomorfizacji. A w tym przypadku, jako że zostaje ujęte przez jestestwo, które samo definiuje się jako egzystencja egzystencjalizacji, należałoby powiedzieć, że bycie bytów świata przedmiotowego przez sytuowanie ich przez jestestwo jako narzędzi nabiera wymiaru egzystencjalnego i jako takie ich bycie znajduje możliwość wyrazu przez egzystencjalia. Inaczej mówiąc, przez pojęcia, które wyrażają w codziennym, czy też powszechnym użyciu stany, czy też zachowania człowieka, a więc jego zaangażowanie w świat, jego troski, choroby, radości, przyjemności, strach i odwagę i tym podobne, czyli przez możliwe bycia człowieka w świecie. Uwzględniając ten wymiar myśli Heideggera, należałoby przyjąć, że w pojmowaniu istnienia nie tyle nawiązał on do filozofów arabskich, czy też świętego Tomasza z Akwinu, a tym bardziej do Parmenidesa, ale bezpośrednio do filozofii Dilteja i jego kategorii życia, das Leben. Inaczej mówiąc, bycie, das Sein, to życie, das Leben, bytu przytomnego, das Dasein. Tym samym, jeśli Heidegger twierdzi, że podstawowe w filozofii jest pytanie o sens bycia, to pyta o sens bycia człowieka jako jestestwa przytomnego, czyli sens jego życia.
Bycie jest tu więc kategorią antropologiczną, a nie jako istnienie, sytuujące się w porządku przedmiotowym, obiektywnym, kategoria metafizyczna. Takie rozumienie bycia i podobnie jak i dilteiowskie pojęcie życia ma wymiar hermeneutyczny, a nie metafizyczny. Może być zatem przedmiotem sztuki rozumienia, przedmiotem hermeneutyki czy też poezji, a nie analizy pojęciowej i wyjaśniania teoretycznego, naukowego czy też metafizyki. Heidegger bycia nie uważał także za kategorię wyprowadzoną w drodze spekulacji, uzasadnialną w porządku teoretycznym. Raczej sądził, że ze względu na swoją powszechność i oczywistość bycie nie wymaga teorii, nie wymaga spekulacji, uzasadnienia teoretycznego, a co najwyżej zrozumienia hermeneutyki. Bycie jako ewentualną kategorię metafizyczną, czyli jako istnienie, pojmuje on jako ostatnie w porządku dyskursu pojęcie podlegające refleksji teoretycznej, naukowej. Jako takie jest to dla niego także w perspektywie spekulacji pojęcie puste i niedefiniowalne, pozostające poza jakimkolwiek teoretycznym wyjaśnieniem. Z tych też powodów spekulacja filozoficzna jest zbyteczna. Bycie heideggerowskie, tak jak i życie Dilteja, nie jest przedmiotem wyjaśniania, ale co najwyżej przeżywania i rozumienia. Dziedziną niespekulatywnej to jest racjonalnej filozofii, ale odwołującej się do bezpośredniego doświadczenia bycia, wczucia i przeżycia, hermeneutyki i poezji. Filozofia, ujmując bycie, winna raczej wyrażać nastroje niż konstruować spekulatywne i formalne dowody. Ten sposób rozumienia miejsca człowieka w świecie, a więc jego uzasadnienia, wydaje się zatrzymywać na fenomenalnym odczuciu obecności człowieka w istnieniu. Oznaczało to zanegowanie filozofii w jej dotychczasowej formule. Jeśli jednak filozofia jest sztuką myślenia o tym, co jest i jak jest, a także o tym, o samym jest, to trudno takie rozumowanie uznać za wystarczające zarówno w porządku tego, co pierwsze w byciu, istnieniu, jak i myślenia o tym, co pierwsze. Choć zarazem należałoby zapytać, czy jednak możliwe jest dotarcie do tego, co pierwsze w tym wypadku, do samego istnienia sytuującego się poza sposobami zapośredniczenia człowieka w świecie, czyli egzystencjaliami, jest to jednak także inne pytanie. Czy takie pojmowanie istnienia, to znaczy przez kategorie ogólne, jest zasadne? Czy nie jest to kolejna obok istoty konstrukcja teoretyczna? Istnienie i jego momenty jako przedmiot namysłu, uwagi końcowe. Obie wskazane propozycje, to jest metafizyczna i fenomenologiczna, praktycznie prowadzą do eliminacji istnienia z refleksji filozoficznej. Pierwsza istnienie czyni przedmiotem teologii, sprowadzając je do istoty Boga. Druga, rezygnując z istnienia jako pojęcia ogólnego, sprowadza je do poziomu fenomenalnego, przejawiającego się w stanach egzystencjonalnych, jestestwa, czyli bytu ludzkiego. W rezultacie w pierwszej istnienie jest pojęciem, które nie tyle odnosi się do rzeczywistości i mówi o samej rzeczywistości, ile wprowadza dla jej wyjaśnienia konieczność przyjęcia czynnika wobec niej zewnętrznego, transcendentnego, który byłby w stanie uzasadnić ją w jej bycie. Zgodnie z tym sposobem myślenia uważano świat i składające się na niego rzeczy za byty przygodne. Wszystko natomiast, co przygodne, nie może istnieć samo z siebie. Tym samym istnienie przygodne było uzasadnieniem istnienia koniecznego, a konieczne uzasadnieniem istnienia przygodnego. Tak więc Bóg uzasadniał świat, a świat był uzasadnieniem Boga. W konsekwencji oba pozostawały poza uzasadnieniem. W drugiej propozycji istnienie zostało utożsamione z byciem jestestwa, das Dasein, a dokładniej z odczuciami związanymi z byciem człowieka. Tym samym bycie, istnienie zostaje sprowadzone do poziomu odczuć, sposobów przejawiania się własnego jestestwa. Zostaje ono sprowadzone do sfery podświadomych i świadomych przeżyć i emocji, stanów psychicznych. W pierwszym wypadku bycie, istnienie zostaje umieszczone poza, a właściwie ponad filozofią, a w drugim natomiast bycie, istnienie pozostaje przed progiem refleksji filozoficznej. W tym stanie rzeczy refleksja nad istnieniem bardziej należy do poezji, czy też wręcz życia codziennego, niż sytuuje się w sferze namysłu logicznego. Jednakże oba te sposoby unieważniają racjonalną refleksję o byciu. W obu bowiem istnienie, a więc pierwszej Bóg jako istnienie, a drugiej istnienie jako bycie, pozostaje poza sferą myślenia dyskursywnego. O zasadności obu tych konkluzji możemy co najwyżej mówić w ramach systemów myślowych, w których zostały sformułowane. Problem jednak w tym, czy same te systemy w proponowanych rozwiązaniach nie napotykają na granicę swej zasadności. Być może jest tak, że sytuacja ta jest konsekwencją problematyzacji istnienia już w samych założeniach proponowanych rozwiązań.
Uwzględniając tego rodzaju możliwość, w wypadku pierwszego z nich należałoby postawić pytanie o zasadność samego wyróżnienia w bycie dwóch jego momentów składowych, to jest istoty i istnienia. W wypadku drugiego, czy jest tak, że bycie jako istnienie, a więc także w swej ogólności jako że odnoszące się do aktualnych i możliwych swoich momentów, pozostaje poza konkretnością i nie może być myślane poza tworzącymi go momentami? Jest to pytanie, czy tak pojęte istnienie, choćby w dostępnych człowiekowi do poznania obszarach, nie może być przedmiotem doświadczenia, a więc i poznania dyskursywnego? Aby podjąć tę kwestię w pierwszej kolejności, należałoby odpowiedzieć, w czym jest, a właściwie czemu winno odpowiadać istnienie jako pojęcie ogólne. W dalszej kolejności jest to kwestia, w jakiej relacji do pojęcia istnienia pozostaje pojęcie bycia. Najprościej można by na pierwsze z nich odpowiedzieć, że jest to pojęcie, którego znaczenie obejmuje wszystkie rzeczy byty, które istnieją, czy też inaczej mówiąc, swoim zakresem obejmuje wszystkie byty jako momenty istnienia. Bycie natomiast należałoby stwierdzić, powtarzając myśl Heideggera, jest zawsze byciem bytu, w każdym jego przejawie. Istnienie zatem tak, jak jest ono tu rozumiane, swoim zakresem obejmuje wszystkie aktualne, jak i możliwe, a nawet minione bycie. Nie wynika jednak z tego, że istnienie jest czymś odrębnym, czy też innym od samych bytów. Tak jak nie wynika, że bycie bytu jest czymś różnym, czy też autonomicznym od samego bytu. Jeśli bowiem by tak było, to zarówno istnienie, jak i bycie musiałoby być czymś różnym od samego będącego bytu, bądź też samych będących bytów, niejako jego i ich inno bytem. Rzecz w tym, że bycie bytu nie jest w niczym różne od samego bytu, a istnienie od aktualnych i możliwych bytów. Pozwala to, w zależności od okoliczności użycia tych pojęć, uwzględniając zakresową ich zasadność, bycie bytem zastąpić pojęciem rzeczy, a pojęcie istnienia z rzeczywistością. Oznacza to jednak także, że byt i bycie jest tu strukturą jednolitą, tak jak istnienie i jego momenty. Takie podejście do wyróżnionych pojęć pozwala także uznać za niezasadne, a w każdym na razie nie mające merytorycznych podstaw, propozycję tomistyczną, jak i heideggerowską. W wypadku propozycji tomistycznej wyróżnienie dwóch tak zwanych czynników składowych, to jest istoty istnienia, jak i tak zwana realna różnica pomiędzy nimi, jest jedynie fikcją teoretyczną, a nie żadnym rozpoznaniem bytu. Pomijając bowiem choćby sam fakt nierozpoznawalności tych dwóch kategorii, należałoby dodać, że trudno jest wskazać na różnicę między istotą a istnieniem, a tym bardziej różnicę realną między tym, co jest myślane jako coś, a tym, co w ogóle nie może być pomyślane jako coś, a nawet jako niecoś. Nieprzekonujące także wydaje się być heideggerowskie rozróżnienie na byt jako to, co jest bytujące, zajęte i bycie sein. Różnica ontologiczna między bytem a byciem nie wydaje się być różnicą realną, a jedynie pojęciowym ujęciem rozróżnienia między byciem a bytem. Rozróżnienie to jest jedynie pojęciowym odróżnieniem między uświadamianiem przez jestestwo bytu, przez jego określoność, a samą jego obecnością przez tę określoność. Faktycznie pojęcia te pokrywają się. Nie ma bowiem obecności bycia bez określoności bytu i określoności bytu bez obecności bycia. Te pojęcia są nierozdzielne, należałoby powiedzieć synonimiczne. Służą co najwyżej do wzajemnego wyrażenia, potwierdzania przez siebie bytu jako bycia oraz bycia jako bytu. Tak bowiem jak nie ma niebędących bytów, tak nie ma bycia, które nie byłoby bytem. Inaczej mówiąc, wszystko, co jest bytem, bytuje i wszystko, co bytuje, jest bytem. Jeśli coś nie bytuje, to nie jest bytem. Może być co najwyżej pojęciem, konstrukcją myślową, której nie odpowiada żaden byt i żadne bycie. Bycie bytu zatem nie jest niczym odrębnym wobec bytu. Jeśli bowiem bycie byłoby odrębne od bytu, czy też byt byłby pozbawiony bycia, to coś nie byłoby tym czymś. Po prostu nie mogłoby być istnieć i nie sposób byłoby mówić o jego byciu. Oznacza to zarazem, że bycie jako pojęcie ogólne bądź istnienie jako takie lub też bycie czyste, istnienie czyste, nie znajduje odpowiednika w jakimś bycie ogólnym, który by istniał poza bytującymi bytami. Taki byt ogólny jako jedno musiałby bowiem być bytem jednostkowym, poza którym i w ramach którego nie bytowałyby żadne inne byty. Przyjęcie jego różnorodności, a więc wyróżnienie zarówno w nim, jak i poza nim innych bytów, oznaczałoby w porządku teoretycznym, że byłby to byt wewnętrznie sprzeczny. Sprzeczny nie tylko z logiczną możliwością myślenia istnienia bytów wewnętrznie sprzecznych, ale i z wielością i różnorodnością momentów istnienia, jakie reprezentuje nam doświadczenie. Rzecz bowiem w tym, że bycie w swojej samo
prezentacji prezentuje się w każdym swym momencie przez różnorodność i zmienność, choć to, co dane w samoprezentacji w aktach myślenia ujmowane jest przez jedność i trwanie, czyli zawsze jako coś, byt. Pokój, w którym piszę ten tekst, postrzegam jako wielość znajdujących się w nim przedmiotów, z których każdy z nich prezentuje się przez różnorodność wyznaczających je cech, właściwości, momentów, a więc postrzegam go przez mnogość, choć myślę go przez całość, przez jedno właśnie jako pokój, czyli jako coś. W utartej tradycją terminologii myślę go jako byt. Przy tym sytuacja ta pozwala mi myśleć poprzez jedno, czyli jako coś, byt, także każdy z postrzeganych w tym pokoju elementów jako wyposażenia, a więc znajdujące się w nim biurko, książki, komputer, każdy z tych przedmiotów, jak i pokój, myślę jako jedno, czyli jako całość, jako coś, a nie jako nieokreśloną mnogość cech, właściwości. Krótko mówiąc, istnienie, choć postrzegane jest przez mnogość, może być myślane zarówno przez to, co jest poszczególne, jak i to, co łączne. Może być myślane, jeśli takie określenia można uznać za sensowne, jako wszechświat. Wszystko, co jest, bądź też wszelkie wszechbycie, czy też wszechistnienie jako jeden byt. Tak pojęte bycie jest niczym innym jak istnieniem ujętym w jedno, tak jak i istnieniem są także poszczególne byty. Wszystkie zatem razem, jak i poszczególne z nich są zarazem jedynie momentami pojęcia istnienia. Uwzględniając takie pojmowanie bycia w jego ogólności, a właściwie istnienia, trudno byłoby też dowodzić, że nie może być ono przedmiotem refleksji, czy też przedmiotem myślenia dyskursywnego, a więc i filozofii. Oznacza to także, że istnienie nie jest żadną abstrakcją, ale realizuje się ono każdorazowo przez swoje momenty, czyli byty i właściwe im momenty bytowe. Co najwyżej w tym kontekście należałoby zapytać, co to znaczy być bytem jako coś, czyli bytem odrębnym od innych bytów innych coś. Bardzo dziękuję.